Cześć, jestem Marcin, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. To jest kolejny odcinek z Five Nights at Freddy's Into the Pit. I w poprzednim odcinku widzieliśmy, tutaj zrobiliśmy ładnie good ending, dobre zakończenie, prawdopodobnie kanoniczne zakończenie. Nie wiemy do końca, które jest kanoniczne, ale było to zakończenie podobne do tego, co było w książce, więc prawdopodobnie jest to właśnie kanoniczne zakończenie. A my zrobimy dzisiaj sekretne zakończenie. Musimy się cofnąć. Ten film jest sponsorowany przeze mnie! Jeżeli jeszcze nie wiecie, pracuję aktualnie nad moją grą. Bardzo oryginalną, bardzo cudowną, więc jeśli chcecie się tutaj jakoś przyczynić do tworzenia gry, możecie na spokojnie wbić międzywymiarowa armia, Patreon i wspierać nas przy tworzeniu gry. A jeśli ktoś chciałby coś posłuchać, to mamy jeszcze z Grzesławem nowy kanał. Tutaj mój Grzesława kanał. Jeśli ktoś chciałby posłuchać jakieś AI generated piosenki, tak po prostu dla beki, to możecie tutaj znaleźć jakieś coś dla siebie. Myślę, że projekt bardzo, bardzo fajny, bardzo śmieszny i mam nadzieję, że wam też jakąś radochę przyniesie. Dlatego o tym mówię. Ale to tak na marginesie, przy okazji, jak już się reklamuję. Najważniejsze, żebyście wiedzieli, że pracuję nad grą i że możecie mnie tutaj ładnie wspierać. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie i wracamy do odcinka. Musimy się cofnąć trochę do domu Oswalda i zrobić to. I w ogóle będę teraz dużo, dużo gadał. Jeśli chodzi o fabułę tej gry, bo jakby miałem trochę czasu, żeby pomyśleć nad tym i tak, to jest ciekawe, bo ta gra reprezentuje dokładnie to, co widzieliśmy w książkach w Fazbear Fright. Ale jakby jest teraz ta debata, nie? Jest teraz ta dziwna debata, czy ta gra jest kanoniczna. Czy to jest kanoniczne do reszty gier, nie? No bo nie wiadomo teraz. No bo nie było tak poza spin-offami jak Freddy in Space i tak dalej. To nie było takiej gry, która nie byłaby kanoniczna. Wszystkie gry się łączą, więc dlaczego ta gra miałaby tego nie robić? Jakby nie ma trochę sensu. To nie robiłoby sensu, gdyby ta gra była wyjątkiem, co nie? Więc ludzie mają taki trochę, no, confusion, nie? Takie. I też widziałem, że wiele osób, naprawdę większość osób, jak tak patrzyłem, to oni nie czytali książek i oni właśnie myślą, że stary to jest William Afton. To jest oni dosłownie widzą, jakby ja rozumiem, jakbym nie czytał książek, jakby się w ogóle nie wgłębiał w to, to pewnie też by tak pomyślał, że o mój Boże, żółty królik. W filmie też był żółty królik, to był William Afton, to był morderca i w grach też jakby morderca William był przedstawiany jako żółty królik, to mamy żółtego królika. Do tego dosłownie widzieliśmy, jak morduje dzieci. Więc jakby... Okej. To się rozpędził. Dobra, jeszcze raz. No. I jakby... Robi to sens, ale z perspektywy kogoś takiego jak ja, który siedzi w tym, czytał przynajmniej tą jedną książkę, nie? No to
Nie, nie. W sensie w tamtej książce też nie jest. Słyszę go? Okay. Nie jest to do końca powiedziane, że to nie jest William. Ale jak przeczytacie całą serię, albo nie wiem, puśćcie sobie jakieś streszczenie czy coś na YouTubie. Niech wam ktoś fabułę streści, no to naprawdę to, co tutaj się dzieje, to nie jest do końca to, co myślimy. W sensie nie to, co wszyscy mogą sądzić, ponieważ mamy tutaj ten basen. I ja wam teraz wytłumaczę, okej? Okay? Ja wam teraz po prostu wytłumaczę, o co tu chodzi. Jaka jest fabuła tej gry. Dla tych, co nie rozumią, co nie wgłębiali się w książki i tak dalej. Bo naprawdę jest dużo, dużo ludzi, którzy tego nie robili. Więc, tak, historia wygląda tak, że mamy, wiadomo, tutaj to wszystko, co tutaj się dzieje, czyli Oswalda. I on ma tutaj jakieś właśnie. No, jest nieszczęśliwy, bo jego rodzina tutaj żyje na tym zadupiu, gdzie praktycznie no niczego nie ma. Wszystko tutaj umiera. No i wiadomo, no chujowo, nie? Nagle odkrywa, że w pizzerii. Że w pizzerii jest. Basen z kulkami. Ej, ej. Czekajcie, tylko. Autoplay, ok. Elegancko. On odkrywa, że jest tu basen z kulkami i wchodzi do niego. I ludzie myślą sobie, ale jak to? On się cofa w czasie? Jakby, co? Czy Fazbear Entertainment jest tak zaawansowany technologicznie, że zbudowali wehikuł czasu i ukryli go w basenie z kulkami? Jakby, albo jakby stworzyli basen z kulkami, który przenosi cię w czasie? To nie ma sensu. I zgadzam się z wami. To nie ma sensu, ponieważ to nie jest to, co się dzieje. To, co tutaj się dzieje właściwie, to jest. To są dziwne wizje, tak jakby Oswalda. On w teorii tylko cofa się w czasie. Nie fizycznie. No bo gdyby się cofnął w czasie i coś tam zmieniał, coś by pozmieniał, to jakby, nie wiem, no, dziwnie by wpłynął pewnie na bieg wydarzeń. A tutaj widzimy, że nie tylko mamy tutaj na przykład ten Paper Pulse. Kładziemy go, tutaj na przykład nie wiem ile to lat temu jest, że 30 lat temu w pizzerii, on się również pojawia 30 lat później. Ale jest też tak, jak na przykład, nie wiem czy to w drugiej nocy jest, że mamy zablokowane drzwi, gdzie są te drzwi wejściowe. Ja wam to pokażę na mapie. Tutaj, gdzie są te drzwi wejściowe. Tu to przejście jest zablokowane. Tu jest normalnie ten znaczek, że jest mokra podłoga. I to normalnie wpływa na to, co jest po drugiej stronie. Jak wejdziemy do basenu z kulkami, to tutaj stoi endoszkielet. I jakby dlaczego? Tak jakby przeszłość wpływała na przyszłość i przyszłość wpływała na przeszłość. Jakby nie ma to też sensu. Nie ma to jakby tak bardzo sensu. Trochę to się nie trzyma kupy. I tak samo mamy z itemami. Ja oddałem maskę Freddy'ego, co nie? Oddałem maskę Freddy'ego. Ale mamy maskę Freddy'ego w domu dosłownie Oswalda, która się tam pojawia. Czyli może to znaczyć, że
on może jakoś mieć powiązanie, jego rodzina może mieć powiązanie. Jest ta teoria, że ojciec Oswalda to jest ten gościu z FNAF-a 4, który pomagał bratowi włożyć swojego młodszego brata do paszczy Fredbear'a. Bo to było właśnie tych. To była czwórka. Ten starszy brat to jest wiadomo ten z maską Foxy'ego. Ten ojciec Oswalda to by był właśnie ten dzieciak z maską Freddy'ego. No bo nie bez przyczyny ma maskę Freddy'ego praktycznie dokładnie taką samą. Jak podczas tej cutscenki, jakby to nie może być przecież przypadek. Czemu akurat Freddy? Albo czemu tylko Freddy? Nie wiem. To jest naprawdę. Nad tym można się trochę zastanowić, i jest to ciekawe, że ta rodzina kiedyś coś miała wspólnego z Freddy's. Dokładniej to ojciec miał coś wspólnego właśnie z Freddy's, czyli to The Bite of 83, że pomógł, dosłownie pomógł Michaelowi, żeby ta tragedia się wydarzyła. I teraz nawiedzają go te demony i ta pizzeria i to wszystko. I to przechodzi, co to przechodzi na Oswalda w jakiś sposób, bo widzimy później, że on rysuje animatroniki. Dosłownie na początku gry widzimy, jak on rysuje animatroniki, nie wiedząc nic, nie wiedząc, że takie istnieją, nie wiedząc w ogóle nic o pizzerii Freddy'ego. Tak samo w jego pokoju mamy te rysunki, które właśnie rysował, i nie wiadomo. Dlaczego? I w książce to nigdy nie zostało wyjaśnione, ale tutaj w grze myślę, że dostaliśmy właśnie ta maska Freddy'ego to jest naprawdę ważny hint, że ojciec Oswalda, on jest spoko ojcem. To jest zdecydowanie jeden z lepszych ojców w serii FNAF, bo reszta ojców to tak trochę, no średnio, nie? No, nie wiem, weźmy za przykład Williama, nie? No, to zajebisty ojciec, normalnie. A ten faktycznie jakoś dba o swojego syna i tak dalej. Zależy mu na nim. Mamy tu te rzeczy właśnie, właśnie zdjęcia mu robi. Jak idzie tam do szkoły, pierwszy dzień szkoły, i on zawsze mu zdjęcia robi, na wakacjach są. I to jest mega wholesome rodzina. To jest naprawdę rodzina taka zwykła, po której nie spodziewalibyście się niczego takiego wielkiego, nie? Że jest za tym jakaś mroczna historia. A faktycznie ten ojciec skrywa mroczny sekret, o którym prawdopodobnie nie chce pamiętać, i prawdopodobnie już dawno jest innym człowiekiem niż wtedy był. No bo co, jak ta tragedia The Bite of 83 się wydarzyło, no to on był też przecież dzieciakiem, a teraz jest dorosłym mężczyzną i on się już naprawdę zmienił. Gościu się poważnie zmienił przez te wszystkie lata. Więc jest to trochę smutne. Jest to trochę smutna historia, przez to, że gościu popełnił głupi błąd w dzieciństwie. Nawet nie był to jego, nie była to do końca jego wina, bo jakby to wszystko Michael wymyślił, ale wciąż pomagał, co nie? I to był wystarczający jakby powód, żeby to go prześladowało. No. A jeśli chodzi o samo właśnie cofanie się w czasie, pasy z kulkami i tak dalej,
No to tak, po pierwsze, wszystko co tutaj jest przedstawione, pizzeria, te dzieci, to wszystko co się dzieje, nawet sam Spring Bunny, to jest wszystko stworzone z Agonii. I nie do końca jestem pewny, czy oni się po prostu jakby cofają, nie, że cofają w czasie, tylko przenoszą się właściwie do jakiegoś alternatywnego wymiaru, który przedstawia te wydarzenia, które się wtedy działy. Czy oni się faktycznie przenoszą, czy oni są w tym basenie i to są wizje, które ich nawiedzają później w głowie i później się materializują jakby w prawdziwym życiu. Ponieważ wiemy z książek, że takie coś istnieje, że agonia, najpotężniejsza tutaj emocja, całe cierpienie tych wszystkich cierpiących dusz i tak dalej, że to potrafi się materializować. Jak widzimy, ten Sprig Bonnie to nie jest człowiek. Nie wiem, dlaczego każdy zawsze mówi, że to jest William. William nie jest. Jakby patrzcie na zęby z tego Spring Bonniego. On normalnie, on wewnątrz niego istnieje jakiś taki organizm, taki jakby, nie wiem jak to opisać, ale widać, że to nie jest człowiek. To, co wewnątrz jest, to nie jest człowiek. To nie jest człowiek w kostiumie. To jest kostium. To jest żywy, morderczy kostium, który ma normalnie w sobie, jakieś mięśnie, krew, ma normalnie prawdziwe zęby, ma jakąś swoją osobowość i to nie może być, przecież to nie może być prawdziwe, co nie? To nie jest tak, że ktoś sobie po prostu Fazbear Entertainment pomyślał, że stworzymy takie coś w ramach eksperymentu, bo czemu nie? Jakby to nie jest ten poziom. Ja wiem, że we FNAF-ie William tworzył wielu takich animatroników, właśnie jak tutaj widzimy, miał swój warsztat i tworzył różne rzeczy. Na przykład w Sister Location, Funtime animatroniki, które były przeznaczone dosłownie do porywania dzieci dla niego, żeby prowadził tam eksperymenty. Ale to nie jest ten przypadek. To nie jest coś, co zostało stworzone przez człowieka. To po prostu to powstało z cierpienia. I to chce skrzywdzić dalej. Bo to, że powstało z cierpienia, to nie znaczy, że o, no spoko i teraz sobie będzie żyć. Tak po prostu. No nie. To powstało z cierpienia i to chce krzywdzić dalej ludzi. To naprawdę to chce kontynuować tą spiralę cierpienia, żeby to jakoś kontynuować, nie wiem, żeby naśladować tego mordercę czy coś, żeby nie wiem nawet, żeby co, po prostu to nagle istnieje, to się materializuje z cierpienia właśnie tych wszystkich dzieci, które zostały zamordowane, z cierpienia tych wszystkich potępionych dusz, które zostały uwięzione w robotach. Właśnie z tego powstał na przykład ten Spring Bonnie. To nie jest prawdziwy człowiek. I mam tutaj przykład kolejnej takiej istoty. Zaraz wam pokażę. Tylko gdzie jest. Gdzie jest to, co szukam? Tu jest telefon, ok. numer do stary jest taki. W ogóle ciekawe, że jeszcze pod koniec jest 8. 8-3, co nie? W sensie tak. The Bite of 83? Może to jest przypadek. Może małe nawiązanie. Nie wiem.
Jakby nie widzę dużego powiązania z tym. Ale właśnie, jeśli ktoś jeszcze miałby wątpliwości co do tego, czy ten Springboy to jest William, czy nie, to wiemy, że ta część, że jak się cofamy, to jesteśmy w 1985. W tym roku William nie był zatrzasknięty w Springbonim. On się jedynie jako on przedstawiał, gdy właśnie mordował ludzi. W zasadzie to dzieci. Więc tak, taki fun fact. We FNAF-ie 3, który głównie w minikierkach FNAF-a 3, w minigierkach FNAF-ie 3 jesteśmy już po FNAF-ie 1, jak to widzimy, więc prawdopodobnie jak FNAF 1 dzieje się w 1993, to jest, no, trochę czasu minęło, nie? Od 85. Więc pomyślcie sobie, że po FNAF-ie 1 to już, nie wiem, rok 2000 może, że jak już są te minigierki we FNAF-ie 3, w których William się zatrzasnął, to już prawdopodobnie jest rok 2000, jakoś około. Więc jakby, dlaczego miałby być tutaj przedstawiony w grze jako królik, który ma w sobie jakieś flaki i zwłoki? Jakby to nie miałoby sensu fabularnie i właśnie nie wiem, czy niektórzy po prostu nie skumali, nie powiązali tych faktów jakoś ze sobą. Nie wiem, ale to nie jest William. To nie jest William, to jest zła istota, która się zmaterializowała. I to, z czym teraz w ogóle gram, nie? Bo kończę, żeby nawiązać do tego, co robię. To jest Eleanor, to nie jest Baby, to jest taka chuda Baby, powiedzmy. I to jest dokładnie to samo. To jest istota, która zmaterializowała się z cierpienia i sprawia, żeby ludzie też cierpieli. I jak widzieliście, składałem w ogóle ludzi jakoś dziwnie. I ona jest z History to be Beautiful, która polega na tym, że no ta blondynka, ta typiara, uważa się za naprawdę brzydką dziewczynę. Znajduje w pewnym momencie tego właśnie robota, Eleanor. I Eleanor jest naprawdę creepy postacią. Ona oferuje jej nowe ciało. Oferuje jej, że będzie piękniejsza. Za każdym razem, gdy prześpi się, daje ten wisiorek, Sara, czyli ta dziewczyna, prześpi się z nim i każdego ranka staje się coraz ładniejsza. I to jest prawda, tylko że gdy ściąga, bo ona jej mówi, nie ściągaj tego wisiorka, pod żadnym pozorem, nie ściągaj tego wisiorka. I ona mówi, no spoko, okej, no niech będzie. I a właśnie, jeszcze jedna rzecz. Zawsze przed spaniem Eleanor jej śpiewa piosenkę do snu. To też jest trochę creepy. I tak, pewnego razu Sara jest już taka piękna, hotuwa, nie 10 na 10. I każdy ją obczaja, nie? I co się nagle dzieje? Potyka się i ten jakby wisiorek, ten tutaj, ten naszyjnik w zasadzie, on spada. I ona zauważa, że jej ciało tak naprawdę jest złożone ze śmieci. Że to nie jest organiczne, normalnie ciało, ona jest ze śmieci, z jakichś blach, z jakichś części mechanicznych, po prostu jakichś różnych rzeczy wziętych ze złomu, po prostu.
I ona wraca do domu i zauważa, że jej ciała, że części jej ciała, noga i ręka i nos, ona to rozpoznaje. Te wszystkie rzeczy, które uważała za tak brzydkie, jakby ona je rozpoznaje i jakby okazuje się, że Eleanor tak naprawdę przez cały czas wycinała jej części, zamieniała za jakieś śmieci i pod koniec, żeby jakby przyjąć jej postać, żeby Eleanor była w stanie być Sarą. Właśnie ona jej to daje i ona później ten i ona zmienia się w śmieci. No to jest takie symboliczne przedstawienie tego, co było w książkach, okej? Jakby kto przeczytał, rozumie, co to się dzieje. Kto nie przeczytał, do końca nie zrozumie, o co chodzi w tej minigierce. Co tam się właściwie wydarzyło. Więc jakby jest to naprawdę... Ty. Dlatego krzesła nie ma. Ej, co jest? Ej, dobra, ja nie wiem, czy to jest błąd, czy ten, ale odkryłem, że tutaj to po tym, jak to zrobisz, to krzesło znika. A on nie brał krzesła, on... A nie, nie mogę. Okej, okay, nieważne. Krzesło zniknęło, XD. Więc jakby Eleanor jest... Ona robi dokładnie to samo, co Spring Bonnie tutaj robi. Czyli ona podszywa się, ona zabija kogoś, czy coś z nim robi, po czym podszywa się za tą osobę. Tak samo jak Spring Bonnie porywa naszego ojca, po czym podszywa się za niego. I naprawdę w książkach na Fazbear Frights jest dużo... O nie! O nie, zjeba... O nie, ja to naprawdę muszę... Okej. Okay. Nie. Muszę to znowu zrobić. Tragedia. Aha. Tragedia. O Jezus. No, ale... Tak. Eleanor... Ona jest dosłownie takim samym stworzeniem. Dosłownie czymś takim, czymś w sumie w samym rodzaju. A może nawet się okazać, że to jest ta sama postać. Może być taki plot twist, że Eleanor i ten Spring Bonnie to ta sama osoba, bo Eleanor w książce okazuje się, że potrafi... ogólnie ona jest shapeshifterem, ona ogólnie potrafi zamieniać swoją postać. Ona może wizualnie wyglądać jak cokolwiek tak naprawdę. Czy to człowiek, czy to inny robot. Więc może się to okazać, jako że ona tutaj jest. Może tak być. Więc naprawdę... No, trzeba sobie to poukładać, nie? Że jest to trochę pomieszane, bo nie wiadomo teraz, jak to się wszystko łączy. Nie wiadomo, czy Afton Amalgamation, czy tak zwane Afton, który stał się abominacją różnych animacji, wielką jakby... Wielki olbrzym, abominacja w części animatroników. Dosłownie taki... Taka mieszanina różnych animatroników typu, nie wiem... Gdzieś tutaj, gdzieś jakby macie rękę Foxy'ego, gdzieś macie nogę Boniego i takie, wiecie, taka mieszanina. I tym właśnie stał się Afton pod koniec. I nie przypominał Aftona. Za każdym razem, gdy Afton
tak jakby przyjmuje nową formę, że tak powiem. Za każdym razem, gdy się zmienia, jego dusza się jakby rozczłonkuje i on coraz mniej przypomina siebie, coraz mniej przypomina człowieka. I pod koniec tego, to w zasadzie no nie powiedział, nikt by nie powiedział, że to jest Afton. Że jest z imienia, że to jest Afton, jest potwierdzone, że to jest Afton. Widać mniej więcej po zachowaniu, że to jest Afton, bo ma tą właśnie żądzę mordu i tak dalej. Jest okropnym człowiekiem. Ale to już nie jest zwykły, to już nie jest po prostu człowiek, który jest psychopatą. To jest potwór, po prostu. On w pewnym momencie... O kurwa, cika. Ej, wejdź! Nie chciał wejść. On dosłownie nie chciał wejść do pokoju. Co za śmieć. Ja pierdziele. A dosłownie stał się potworem. I to by mniej więcej, może nie wyjaśniało wiele, ale to by był koniec Aftona, I guess. Bo pod koniec Afton faktycznie zostaje pokonany. Bo w książkach jest też wytłumaczenie, czym jest UCN, więc moim zdaniem to na pewno jest kanoniczne. I pod koniec tej samej historii William dosłownie wybucha, dosłownie jego ciało wybucha wewnątrz jakiejś tam placówki, jakieś tam fabryki, czy placówki, gdzie są części Fazbear's Entertainment. I te części, te zwłoki Williama, one dosłownie infekują agonią, infekują części animatroników. I przez to te wszystkie animatroniki, które nie są opętane przez żadne dzieci, one są tak naprawdę zainfekowane przez Williama. One są zainfekowane przez jego zło, przez jego, czy część jego duszy tak naprawdę. Czyli to wszystko... Jest jakby William, ale to już nie jest do końca William. To nie można powiedzieć, że William opętuje, nie wiem, Fetcha na przykład. Fetch to jest przykładowy animatronik, który był wtedy tam. I można go dać jakby jako przykład. Że on na pewno, coś z nim jest nie tak. Z tym też jest coś nie tak. No to jest na spokojnie, najpierw musimy zrobić ten arcade tam. A później dopiero zadzwonimy. Na spokojnie, ja zapomniałem, że to się dzieje tak, w taki sposób. Więc nie wiem, mam nadzieję, że mniej więcej to wyjaśniłem, o co tu chodzi. Że to nie jest typowe cofanie się w czasie. Tylko to bardziej jest coś w rodzaju jakiejś dziwnej wizji, jakiejś dziwnej halucynacji, która później jakby objawia się. To jest trochę jak... Jakbyście oglądali filmy właśnie takie supernaturalne horrory typu, wiecie, z demonami i tak dalej.
to jest coś w tym stylu. Słyszę go tam. Dobra, robimy to. I to jest też bardzo fajne. W ogóle ja lubię to, że to tutaj, te minigierki tutaj w tej grze, one są idealnie przedstawieniem tego, jak wyglądały kiedyś minigierki. Czyli we FNAF-ie 2 na przykład i FNAF-ie 3. To jest fajne, że jak podchodzimy, to to jest takie, a? Pusty kostium. Odchodzimy i widzimy, że ktoś tam jest. Że ten kostium jest opętany. No dobra, ale chodzimy tym chłopczykiem. Widzimy, że tutaj kiedyś w tym miejscu ktoś chodził. Ktoś chodził, zbierał balony, ktoś tutaj był. I jak się później okazuje... Aha, tutaj nie ma przejścia. Jak się później okazuje... Wypuszcza coś. Tutaj mamy oczywiście ten, to przejście, którym nigdy nie przechodzimy, tylko przechodzimy od razu stąd, na samą górę. Nie ma nigdy tego przejścia w grze, ale ono istnieje. Więc żeby ktoś nie był zbytnio zdezorientowany, to jest dokładnie ta pizzeria, w której my w tej grze gramy. I był tu ten gościu. Zbierzemy jeszcze te balony. No i on wypuszcza jakieś chujstwa. I on dosłownie wypuszcza tego fetcha, o którym mówiłem. Który właśnie został zainfekowany przez agonię Williama. Czy ogólnie przez zwłoki Williama. Jakkolwiek to nie brzmi. Zaraz, kto nie widział, zaraz zobaczy, jak... Aha, tu jest przejście? Jest przejście. Jak okropne to nie jest stworzenie przez to. Jak agresywne. Patrzcie, to jest fetch. Tutaj wygląda trochę dziwnie, ale ogólnie jest to animatroniczny pies. I tak, podchodzimy, dajemy balony, co nie wiem co oznacza, ale jakieś symboliczne znaczenie ma. Tu w ogóle jest przybliżenie w grze, to nie jest zmontowane. I mamy CU. CU, czyli see you z angielskiego, czyli widzimy się. Tak mniej więcej mówiąc. Ja nie wiem, gdzie on jest. Ja bym tego nie chciał teraz spartaczyć. Okej. Ja bym właśnie chciał, żeby Chica go zawołała tutaj, żebym ja później wiedział, gdzie on jest. Bo jak mam wbiec w niego i przegrać przez to, no to ja podziękuję. Ale widzę, że on tutaj już ładnie przybiegł, ładnie tutaj przed moim wentem stanął. O, wejdzie. Wejdzie oczywiście. Okej. Dobra. Teraz już to mamy. Zrobimy to jeszcze raz, po raz kolejny. To trwa dłużej niż bym chciał, tak naprawdę. No niestety, no ja w międzyczasie też właśnie mówię i skupiam się bardziej na mówieniu, na tym, żeby to, co mówię, faktycznie miało sens jakiś tam. I mniej się po prostu skupiam na tym, na graniu.
Ale mam nadzieję, że jakoś mniej więcej dobrze to wytłumaczyłem, jak to wygląda. O, się wystraszyłem! O kurde! Nagle wyszedł. Dobra, poczekamy, aż pójdzie. No spokojnie, zrobimy to. Spada. Ja bym chciał już to zakończenie właśnie sekretne mieć. To jest jedyne zakończenie, które mi w zasadzie brakuje. Chociaż nie, bo jest jeszcze jedno zakończenie. Jeszcze jedno zakończenie, które... Co ja mogliśmy zrobić? Co ja mogliśmy przed chwilą zrobić, bo... Jak już nie miałem tych rzeczy, to ten, ale no nie będę musiał tego już zbierać, więc zrobimy... Okej, już wyszedł. Co ty gadasz? Spierdolisz, on wyszedł i wszedł znowu? No on jest odklejony jest. To weź spierdalaj. Chłopie. Ile można? Ja pierdzielę. I no odsuń się od tego wenta. Kurwa. Ja pierdzielę, to aż czekać, aż on wyjdzie, nie? Więc tak. W ogóle ciekawa sprawa. Czy ktoś... Wyszedł? Okej, wyszedł chyba. Czy ktoś zauważył, w jakim kierunku idzie fabuła FNAF? Bo na razie to teraz wygląda tak, że Scott już się nie skupia na historii Aftona tak za bardzo. Na historii... W ogóle rodziny Aftonów, on teraz się skupia na osobach trzecich. Bo w Security Breach, generalnie w Ruin, mamy Cassie, jej ojciec, to wiadomo, teorie mówią, że to jest... nie tylko w Ruin, ale też później w Headwanted 2 też mamy jakby więcej dowodów na to, że ojcem Cassie to jest tak samo... gościu, który był podczas The Bite of 83. Który? No to był ten z maską Boniego, no bo w Hellpointed 2 jest easter egg. Bardziej w Secret, który można odblokować. Kiedy się chce. Secret taki, że można po prostu... znaleźć maskę. Taką... dosyć podobną, taką dosyć retro, starą maskę Boniego. Więc... jakby jest to ciekawe. Bo mamy już... Michael, ten starszy brat, ogólnie jego główna historia fabuły, no to był ten gościu z maską Foxiego. To był gość, którym graliśmy przez większość serii. FNAF-ie 1, FNAF-ie 2, się pojawił w FNAF-ie 3, pod koniec jeszcze nowy FNAF-ie 4 też był. W Sister Location nim graliśmy oczywiście. I oczywiście pod koniec jeszcze finał, wielki finał tej serii. To po prostu też graliśmy Michaelem. Jak wszystko miało spłonąć i miało być koniec. Jakby Michael to był główny protagonista tej serii, tak jakby. Chociaż nie był święty, okej? Okay? Nie był idealny, ale był to protagonista, po prostu. Tak samo Mike jest protagonistą w filmie. Myślę, że jakby no spoko. W filmie raczej
przez przypadek nie zamordował swojego syna, chciałem powiedzieć? Brata. Brat. Nie zamordował przez przypadek swojego brata przez głupi żart. Swoją głupotę w zasadzie. Głupota młodości. W filmie raczej takiej rzeczy nie było. Ale takie rzeczy się działo właśnie w grze. I Scott trochę to teraz dał na już dalszy plan, no bo wiadomo, no to już ile lat? 9 lat od FNAF-a 4? Jakby FNAF ma 10 lat teraz, więc no więc no trzeba iść dalej, nie? Trzeba iść naprzód. I dlatego Scott uznał, że ej, a może dajmy im historię? Może co dalej? Co się stało z tymi dzieciakami, którzy wtedy tam byli? Jak ich życie się potoczyło? No i widzimy. O, ja pierdolę. A i to jest najgorszy easter egg. To jest najgorszy. Tutaj teraz będziemy musieli spamować 50 razy, czy ileś tam. To jest najgłupsze, co można zrobić. Jeszcze ta animacja, która jakby nie można jej pominąć. Chociaż może? Nie. No trzeba to spamować, no to sobie pogadam. Więc tak, no Scott sobie pomyślał, co z tymi osobami, którzy tam wcześniej byli. No to przecież musiało jakoś wpłynąć na nich, nie? No. I właśnie tak wpłynęło, że jeden gościu stał się technikiem. Dosłownie został technikiem Fazbear Entertainment i no ma córkę i później ta córka. A tu Chica chyba chodzi, co nie? Tu Springboy nie chodzi, już mnie nie dorwie. No, i ta córka no miała nieszczęście duże, że poznała takiego Grzesia i wyszło jak wyszło, co nie? No, nie, no niestety. Sam Banibro, tak go nazywają, bo nie ma potwierdzonej nazwy, więc to jest Banibro. Tak jak Foxy Bro, Mike to był Foxy Bro, no to jest Banibro. On też nie miał zbytnio szczęścia, też miał do czynienia z Glitch Trapem, widzimy to w Highpointer 2. Miał do czynienia z Glitch Trapem, jakby był też jego marionetką w pewnym momencie. Glitch Trap się dosłownie jakoś posługiwał nim. I później wyszło na to, że jakby jego świadomość została jakby włożona do staw bota i później tą swoją maskę Veni, która jest tylko przeznaczona dla techników Fazbear Entertainment z jakiegoś powodu, o niej później daje swojej córce, daje tą maskę, przez co w zasadzie skazał ją na śmierć, bo ona w taki właśnie sposób może wyłączyć całe security, dosłownie robi security breach w całej placówce. I co? I pod koniec wypuszcza tego mimika. I nie wiadomo, co zrobił dalej. Nie wiadomo, czy ona przeżyła, nie wiadomo co, ale no naprawdę gościu praktycznie nawet nieświadomie, ale mimo to skazał swoją córkę na śmierć. I patrzcie, przez cały czas gadałem i teraz widzicie, ile czasu trzeba spędzić na to, bo tu nie było cięcia. Ile czasu trzeba spędzić na to, żeby odblokować tą zastraną minigierkę? Kto o tym pomyślał? Przecież jakbym ja teraz siedział samemu i bym nie gadał, to ja bym się tutaj czuł, jakbym tutaj z godzinę już w to klikał, nie? A przez to, że mam oczywiście was, oczywiście tutaj bardzo wam dziękuję, że tutaj jesteście ze mną, to
dzięki wam tutaj mogę się poczuć, że minęło tutaj jakieś 5 minut. A prawdopodobnie minęło więcej. No nie wiem ile, ale... Ale dużo. I to jest nawiązanie do Count the Ways, moje ulubione. Tak. I to jest Mili, emo baba, która nie lubi życia, ma zajebistego dziadka, którego też nie lubi. Zakochała się w jakimś typie. I jakby nigdy nie miała żadnej interakcji z tym typem. A nagle widzi go z inną dziewczyną i jest zazdrosna, tak jakby on ją zdradzał. Tak jakby to był jej chłopak zdradzał ją z inną, chociaż nigdy nie rozmawiali w zasadzie z sobą, więc popada jeszcze większą depresję. A ma zajebistą rodzinę w zasadzie. W sensie do końca nie ma jej całej rodziny tam w tej opowieści, ale dziadek jest mega, mega, mega kozacki. I okazuje się później, że dziadek w swoim warsztacie czy w piwnicy trzyma Funtime Freddy'ego bez bonbona. I on jest dosyć maniakiem, jest naprawdę psychopatyczny i podoba mi się, tak jak Phantom Freddy'ego lubię po prostu jego głos i ten vibe, jaki on daje. On jest naprawdę, to jest zarąbista postać, jedna z lepszych postaci w serii FNAF-owych. No to tutaj w Count the Ways on został przedstawiony w naprawdę super, mega sposób. I jak mieliśmy tą wodę, bo Count the Ways się odnosi do tego, że liczę sposoby. Sposoby na zabicie Mili. No bo Freddy uznał, że dobra, spełnię twoje życzenie, najskrytsze życzenie i cię zabiję. Będziesz mogła się spotkać ze śmiercią, ale... Będziesz mogła wybrać, który z was chcesz, jak chcesz umrzeć i jej tam wymienia jej po kolei różne sposoby na śmierć. To co mieliśmy tutaj, te szklanki wody, to jest dosłownie, to jest symbolizacja odwodnienia, a tu jest jedzenie, to symbolizuje brak żywności po prostu. Że wygłodzenie. Czyli tam to była śmierć odwodnienia, śmierć od wygłodzenia. To prawdopodobnie to jest. To jest uduszenie, bo to przypomina mi. To albo może być. Niektórzy mówią, że to jest przebicie, ale uważam, że przebicie to jest to, co później będzie. Uważam, że to trochę przypomina takie bąbelki, tak jak w Minecraftie mamy, powietrza. Nie wiem, no to może być dosłownie jakieś uduszenie jej czy coś. Chociaż nie mam pewności. No i to jest przebicie. No dosłownie mamy serce przebite jakąś strzałą. Więc to jest przebicie serca. Widzimy, że Mili tutaj bardzo niezadowolona, chociaż przecież tego właśnie chciałaś. Tutaj jest ugotowanie żywcem, to też jest niezła. Niezła, naprawdę. Tutaj niezły sposób, niezła możliwość. Nie wiem, ta jedna historia, ona jest tak edukacyjna. W sensie, ona mówi dosłownie o tym, jak... Co by się stało, gdyby to? Co by się działo z twoim ciałem, gdybyś nie jadła przez tyle i tyle? Albo gdybyś nie piła przez tyle i tyle? I tam dosłownie to jest wypisane. I to jest wypisane tak, w tak obrzydliwy, ale realistyczny sposób, że to jest... Że to jest po prostu... No edukujące jakby. To nie jest fikcja. Tak dosłownie by się wydarzyło, nie? Jakby ktoś przez tyle czasu nie jadł, albo przez tyle czasu nie pił. Jakby to jest mega, nie wiem, mega lubię tą historię. Ale nie lubię Mili.
To jest od razu Millie, Phantom Freddy, OP, Millie, Nope, to jest najgorsza postać, jaką można napisać. I ona, to jest specjalnie, ona jest specjalnie tak napisana chyba. Ona jest specjalnie tak napisana, żebyśmy... żebyśmy jakoś nie czuli przez jakiś czas, przez cały ten czas, że o mój Boże, ona umrze, nie, ona jest taka fajna. No nie, no bo ona nie jest fajna, ona nie miała być fajna. Nie, nam nie ma być przykro przez to, że ona umiera. Jakby, nie wiem, my w tym przypadku jesteśmy, mamy widzieć perspektywę Phantom Freddy'ego, tak mi się wydaje. Taką zimną perspektywę w tym wszystkim, że czekają ta śmierć. No i tutaj mamy, nie wiem dlaczego, ale tutaj mamy bonbona z tą łapą, której właśnie brakowało mu w historii. No i zaczęła płakać. Mega. Mamy to. Mamy to. Widzowie, zrobiliśmy to. Spierdalaj. Nawet się nie wystraszyłem. Jestem zadowolony z tego. Nie wiem, po co to włączyłem. Dobra. Ty, zostaw mojego starego! Co ty odpierdalasz? O kurwa! Bomba w oko! Wypierdalaj! Stary! O kurwa! Spierdalamy stąd. O, jakieś padaczki dostał. Ja pierdolę. O kurwa, co mnie gryzie, skurwysynie. Chcesz jeszcze raz? Chcesz pierdol? A ci kurwa na jebie. Zdychaj, skurwysynie. Co się kurwo gapisz? Zamknij mordę, chuju. To była cutscenka, to nie byłem ja jak coś, to była legitna cutscenka, nie? Ja przez chwilę byłem cicho, nie odzywałem się. Żebyście mogli posłuchać tej pięknej cutscenki. A wstałeś, stary. Zastrałeś się. I ja pewnie, udało się wreszcie. No i tutaj oczywiście tu jest to samo, tu jest dosłownie to samo, to nie ma co czytaliśmy sobie w poprzednim odcinku. Nie wiem, no jeśli ktoś pytałby, czy zrobię teorię, nie wiem. Dawno nie robiłem teorii i nie wiem, czy w sumie jest sens robić teorię na ten temat, jak... Jest tyle teorii już zrobionych, że no ja bym tego lepiej nie zrobił już chyba. Czy ja wiem, że pewnie ludzie by chcieli usłyszeć coś ode mnie, co nie? Ale... Nie wiem, no teraz są te fagony, że tak powiem. Są te fagony, są te kartofele, który teraz jakiś kotem jest, czy coś? Trochę cringe, nie? ale okej, niech sobie robi tam, co lubi, nie? Wszystko dla ludzi, I guess. I Glamrock, który już nie nagrywa po dramie, już taki nie jest taki mądry po dramie z Katonem. Jak zasięgi spadły, co nie? Już nie jest taki mądry. Nie no, ale Fagona akurat lubię, szanuję. Jego akurat. Więc no, zdarzy mi się zbliżyć jakiś film od niego. I no, jest fajny. Uważam, że powinien, że ktoś mu powinien wreszcie zrobić kurwa fanart i zrobić mu wreszcie jakąś lepszą, jakiś lepszy awatar. No zróbcie Fagonowi lepszy awatar niż to gówno zrobione w Paincie. Jakby gościu ma tak, nie wiem, rozłóż się trochę, nie? Nie ma już takiego kanału, takiego małego, nie? Tylko to już jest większy kanał.
On już ma swój trochę taki fanbase, większy lub mniejszy. On już ma swoich fanów, swoją swoich stałych widzów oczywiście. Dlaczego nikt mu nie zrobi fanarta? Takiego awatara odnowionego. Bo to wygląda okropnie. Jak ja widzę, oglądam sobie go filmy. I widzę, i mam taki zajebisty montaż jakby, nie? Fajnie, podoba mi się teoria, jak on przedstawia, jak on to mówi i tak dalej. Fajnie, super mi się ogląda. A później widzę jego awatara i mam takie, aha, nie wiem, to wygląda jakby ktoś, jakiś 12-latek narysował sobie w pajdzie. I jakby to mnie dosłownie wybija z imersji takiej jakiejś. Nie wiem, nie wiem jak to mam nazwać, ale wybija mnie to trochę z rytmu, nie? Jak takie coś widzę, no bo masz fajnie zmontowany film, jakby dobry montaż jest, prowadzący też dobrze mówi, mówi poważnym tonem, mówi w poważny sposób, widać, że jest zaangażowany, że go to interesuje i tak dalej, widać, że jest na poważnie wszystko. A później taki awatar. I wszystko, kurwa, w pizdu, nie? Już takie... Co to, kurwa, jest? Więc naprawdę, żeby to nie wybijało tak z rytmu, żeby to nie wybijało tak z tej imersji, to uważam, że naprawdę ktoś powinien, no bo z teorii on mógłby... Ej, nie. O nie, przecież... Ej, co tu się wydarzyło? Ej, nie rozumiem. Miałem tego zdjęcia chyba nie podnosić. Ja pierdolę. O! Ja nie wytrzymam psychicznie. Ja psychicznie nie wytrzymam z tą grą. Co już jest koszmar, nie? Nie, ja to mam zrobione, ja to mam za sobą. To jest zrobione. Nie będzie wiecu. Nie. To miało być podsumowanie. Pokazałem wszystko. Wszystko pokazałem, przeszedłem w tym odcinku, to co miałem przedstawić, to co się jakby, jak osiągnąć to zakończenie sekretne, więc nie wiem, albo ja miałem tą minigierkę jeszcze z Balloon Boyem zrobić? Nie mam pojęcia, bo tam jest jeszcze minigierka ukryta z Balloon Boyem. Ja nie rozumiem. Ja to zrobię. Nie, ja to zrobię samemu sobie kiedyś. Samemu. Prywatnie. Ja nie mam sił więcej tego nagrywać. Więcej razy tego przechodzić. To jest tragedia. To jest po prostu tragedia. Jestem wyczerpany. Ile ja tu już siedzę? Nagrywanie, proszę powiedzieć mi. Ja nagrywam godzinę ponad. To jest tragiczne. Nie mam, kurwa mać. Dobra, nie. Ja to kończę. Więc tak. Mam nadzieję, że mniej więcej coś dowiedzieliście też z tego filmu. Przynajmniej zakończenie się nie udało. Więc chuj bąbelki strzelił, tak jak zawsze. Ale mam nadzieję, że jakoś objaśniłem tutaj fabułę tego FNAFika, że dowiedzieliście się czegoś więcej, czegoś ciekawego, czegoś, czego nie wiedzieliście, na przykład nie czytaliście książek, to się dowiedzieliście, bo naprawdę dużo właśnie nawiązań właśnie było do tych książek. Dużo mówiłem o książkach dzisiaj.
I tak, nie mówiłem jeszcze o Stitch Wraithie oczywiście, który jest easter eggiem w tej grze. Jest tutaj w tej grze jest o wiele więcej easter eggów. Jest na przykład plakat, który się pokazuje w pokoju Oswalda, który jest dosłownie okładką książki tej zwyrodnialców. No, The Twisted Ones po prostu. Czyli tej drugiej części trylogii. I tam gdzie byliśmy, tam gdzie ojciec jeszcze siedział, tam też było sporo nawiązań. Tam było na przykład nawiązanie do filmu, była ta figurka Balloon Boya, która Mike'a straszyła w filmie. Tam 3 razy wyskoczył. No, Mike'owi akurat 2 razy, ale w filmie ogólnie 3 razy wyskoczyła. Więc jest tam też ta figurka. Jest też jeszcze w Office, w biurze, nawiązanie do jeszcze bardziej obrzydliwej historii książkowej z tymi minirinami, które jak śpisz, to wchodzą ci jakby przez usta w ciało i później i one później żyją w tobie i zaczynają i one później zaczynają się ruszać i Jezus i to widać później, te ruchy widać przez skórę jakby, to jest straszne, obrzydliwe, nie, to jest body horror, którego bym się nie spodziewał w FNAF-ie i jakby nie wiem, no w książkach jest trochę body horroru. Jak zauważyłem, że Scott naprawdę trochę zaczął akurat w tych książkach dodawał body horror. I to jest też trochę obrzydliwe, bo to jest tak naprawdę gross out horror, żeby po prostu kogoś wybrzydzić tak bardzo, żeby czuł tak jakby strach. Nie wiem, jakby ja nie jestem zbyt fanem body horroru. No bo dla mnie to nie jest strach. To nie jest straszne. To jest obrzydliwe. Jakby, ja rozumiem, okej, niektórzy widzą tak obrzydliwą rzecz i myślą sobie, nie, ja nie chcę na to patrzeć. Fuj, fuj, okropne. Jakby, to jest horror. To jest tak okropne, że nie da się na to patrzeć, że i samo wyobrażenie sobie, że takie coś by się tobie przytrafiło, to jest okropne, nie? Ale nie wiem, samo w sobie. No bo wiecie, ciało to jest coś, od czego nie uciekniemy, nie? Ciało to jest część nas i nie uciekniemy od własnego ciała. Więc jeśli nagle coś pod naszą skórą zaczęłoby się ruszać, coś zaczęłoby tam, nie wiem, na przykład, nie wiem. Zdarzyłoby się coś strasznie okropnego, obrzydliwego, że mielibyście pająka pod skórą i on by tam chodził i byście to czuli w ogóle i on by tam normalnie żył. To by było obrzydliwe, to by było strasznie przerażające, co nie? I od tego nie uciekniecie, jakby musicie. Co prawda nie jestem żyć, to możecie iść do doktora i zrobić tę operację. Ale jest to naprawdę. No jest to faktycznie traumatyczne, tak. Dla kogoś takiego, no bo taka operacja też trwa, nie? Więc zanim traficie do szpitala, zanim was przyjmą, zrobią operację i to usuną, no nabawicie się po prostu, nabawicie się, nawabicie się, traumy po prostu przez takie coś. No, body horror to jest takie. Nie wiem, bo dla mnie horror to jest uczucie presji, to jest to uczucie, jak we FNAF-ie 1 było, albo we FNAF-ie 4, że nigdy nie wiesz, i tak dalej, że coś może się wydarzyć i to jest jak strach przed nieznanym, to jest jak strach przed śmiercią, to jest prawdziwy strach moim zdaniem, to jest horror, że po prostu
Zdajecie sobie sprawę z czegoś, ale nie widzicie tego. Nie wiecie o tym, jakby. Nie jesteście w stanie tego dostrzec na przykład. Ale wiecie, że coś, to jest jak. Jak jesteście dzieckiem macie jakby. Obejrzeliście jakiś horror, albo mieliście koszmar i stajecie w nocy. I to już o trzeciej w nocy i wiecie, że są te pogłoski, że o trzeciej w nocy dzieją się jakieś paranormalne, straszne rzeczy. No to jest zawsze ten niepokój, co nie? Jest zawsze ten ten taki strach. I jakby niby wiecie, no bo dorosła osoba by się nie bała. Raczej. Raczej. Bo ma ten jakby swój... swój taki rozum, że no to tam nie może nic być, co nie? Ale czasami jest tak, że zdajecie sobie z tego sprawę, ale czujecie, że jest inaczej. Czujecie, że to uczucie nie do końca jest prawdą, nie? I nawet jeśli okazuje się, że baliście się niczego, no to jest wciąż okropne uczucie. To jest wciąż naprawdę, to jest horror, nie? Tak samo, no... Nie wiem, akurat strach przed śmiercią to jest horror w każdej postaci trochę. Tak odrobinę. No bo to jest i strach przed nieznanym, to jest strach przed... body horror czy coś, to jest strach przed czymś, przed czym nie uciekniemy tak naprawdę. Każdy wie, że to kiedyś nastąpi, prędzej czy później. I to jest właśnie przerażające, że to nastąpi i nie wiesz, co wtedy będzie. I nie możesz sobie zaplanować, co wtedy zrobisz, bo nie wiesz, co masz zrobić, bo nie wiesz, co mógłbyś zrobić w takim momencie. I to jest prawdziwy horror, nie? Ale myślę, żeby coś takiego odwzorować w jakimś filmie, w jakiejś grze, to trzeba się naprawdę postarać, nie? Żeby ten rodzaj horroru, ten strach przed śmiercią, żeby go tak dosadnie przedstawić, to musiałby ktoś naprawdę z wielkim mózgiem stworzyć. Bo to nie może być po prostu, o mój Boże, boję się, że umrę. O mój Boże, umarłem. I co ja teraz robię? To jest trochę edgy, cringe i tak dalej. Ale nie wiem, no musiałby to ktoś kompetentny zrobić. Żeby to było faktycznie, żeby to oddało to uczucie, nie? To rzeczywiste uczucie strachu. To największe uczucie strachu tak naprawdę. No bo co innego bać się pająków, co innego bać się ciemności, co innego bać się, nie wiem, utraty kończyn, niż samej śmierci. Jakby zastanów się nad tym. Więc... nie wiem, dlaczego w takim kierunku poszliśmy nagle, dlaczego w zasadzie ja poszłem w takim kierunku, w tym monologu, ale no, pomyślałem, że skoro to jest horror, tematycznie pasuje taka rozmowa o horrorze. No, ta gra akurat fajnie potrafi zaskoczyć, fajnie potrafi... nie wiem, no spoko gra, jakbym miał pod względem straszności ocenić, no to ta gra jest naprawdę lepiej zrobiona niż większość gier stylu. Niestety, ale Security Breach było przez chwilę straszne. Jest straszne przez chwilę w niektórych momentach. W większości nie jest w ogóle straszne. Ruin jest spoko. Nie wiem, no wydawało się creepy, ale jakby jak... To, tam dosłownie są jumpscary co dwie minuty, więc...
To też nie jest zbyt to straszne, jak macie jumpscare co 2 minuty. Wiadomo, że może być tak, że o, niektóry cię złapie. Niektóry się załapiesz, nie? Ale w większości przypadków spodziewasz się, jak wiesz, że co 2 minuty są te jumpscary czy coś, czy że co chwilę są, to się przyzwyczajasz, no i wiesz, że zaraz będzie jumpscare, nie? Jakby zdajesz sobie z tego sprawę. No. A tutaj, no tutaj nie wiesz, tutaj te jumpscary są spontaniczne zrobione. Tutaj te różne rzeczy są po prostu nieschematyczne też czasami. Czasami trzeba taką nieschematyczność włożyć w grę. A nie, że po prostu mamy prosty schemat, który trzeba przestrzegać. Nie, jak przestrzegasz, to jest spoko, a jak nie, to dostajesz jumpscare. I tyle. No i każdy się nauczy tego jednego schematu i co? No i nie będzie jumpscara. A jak się nie nauczy, to dostaje jumpscare za jumpscarem i to też nie będzie straszne. Więc no trzeba taką nieschematyczność trochę wprowadzić. No tutaj jest takie coś. I to jest dobra gra. Nie chciałbym, ja nie mam naprawdę nic do stylu, nie mam nic do ich gier, ja jestem ciekawy naprawdę Secret of the Mimic. Podobno wygląda świetnie, nie wiem, nie widziałem, nie byłem na tych, no, tam gdzie to było, na PAX-ie, tam gdzie był preview tej gry, no to nie wiem, jak ta gra wygląda, ale z tego, co ludzie mówią, ci co widzieli, ci co grali chwilę, mówią, że Secret of the Mimic zapowiada się naprawdę niesamowicie. Wygląda to jak naprawdę coś nowego, coś oryginalnego i ja bym chciał zobaczyć, ja się nie mogę doczekać, aż jakiś teaser, jakiś gameplay czy coś wypuszczą, bo to może być naprawdę super. To może być jedna z lepszych naprawdę gier Steelwool. Zobaczymy, co później będą jeszcze wypuszczać. Miejmy nadzieję, że to będzie lepsze. Jakby myślę, że to będzie zdecydowanie lepsze niż Security Breach. Patrząc na to, że no, Ruin było zdecydowanie lepsze. Dodatek był zdecydowanie lepszy od podstawki. Ale obawiam się też, jakby mam jakieś obawy, nie? Bo Help Wanted 1 było fajne. Ale Help Wanted 1 było lepsze od Help Wanted 2. Bo Help Wanted 2 było spoko, ale było trochę dziwne. Nie wiem, było tak trochę chaotyczne, trochę takie ten. Mniej mi się podobało niż jedynka, tak szczerze. Więc mam naprawdę bardzo mieszane uczucia co do Steelwool. Będą musieli naprawdę coś mega mocnego, mega fajnego zrobić, żeby mnie kupić, że tak powiem. No. A Mega Cat Studios już mnie kupiło. Mega Cat Studios po tej jednej grze kupiło mnie. Nie dość, że pixel art i ogólnie art w tej grze jest zarąbisty. W ogóle cały ten tutaj klimat tej gry jest mega zarąbisty. Easter eggi, nawiązania, to wszystko mega dobrze zrobione. Mega Cat Studios moim zdaniem zasługuje na jakieś pochwały, nie tylko od fanów, ale też od Scotta. No i cieszę się, że już praktycznie w sumie została zapowiedziana druga część. No bo teraz wyszło Into the Pit, a później ma być Fetch. Tak jak mieliśmy tą mini gierkę, że to było See You, czyli widzimy się. Czyli to jest dosłownie foreshadowing taki, że wyjdzie druga część. Wyjdzie druga gra od Mega Cat Studios. Ja się nie mogę doczekać. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. No bo Fetch oczywiście nie jest grą, która ogrywa się pizzerii, jakby jest tam dosłownie chwila, która jest pizzerii, a później
Później to głównie jest w domu. Tyle co pamiętam. Więc zobaczymy. Zobaczymy. Jakby tutaj też mamy podzielony oczywiście dom. Mamy pizzerię i tą drugą pizzerię. Mamy szkołę. Więc mogą coś takiego zrobić. Jeszcze jak? Mogą. No spokojnie, jakoś bardziej rozbudować tą historię i z pewnością to zrobią, że rozbudują tą historię tak, żeby to wszystko ładnie pasowało, żeby to było wszystko ładnie spójne. I w sumie za to się ich szanuje, co nie? Za to się ich szanuje, że oni faktycznie robią to na poważnie, robią to porządnie, więc super, super, mega mi się podobała ta gra, nie zawiodłem się, tak jak ostatnio trochę był zawód, jeśli chodzi o gry FNAF z mojej strony. No bo początek zawsze spoko, później jest takie okej. Okay. Z tyłu też nie potrafi robić zakończeń. Z tyłu naprawdę nie potrafi robić zakończeń. Tutaj te zakończenia są super. Są naprawdę fajne. Naprawdę czujesz, że to jest zakończenie. Bo wychodzi z pizzerii, jest tutaj jakby szczęśliwa rodzinka. No i co? Wytłumaczyli sobie mniej więcej, co się wydarzyło. Przeprosili się za to wszystko. I oczywiście nie ma wytłumaczenia, czym jest, co tam się wydarzyło, czym jest Spring Bonnie, czym jest ten ball pit, dlaczego on cofa w czasie. To nie jest samo w sobie wytłumaczone, bo to jest dla fanów do wytłumaczenia. Ogólnie to zostało też wytłumaczone w książkach. Więc kto by się chciał właśnie bardziej wciągnąć w tą serię, ten oczywiście może w książki się wczytać i się dowiedzieć więcej. Ale no, te zakończenia naprawdę mam wrażenie, że to, że jak przechodzę tą grę, to mam wrażenie, że okej, dotarłem do zakończenia. To jest zakończenie i to mnie zadowala. A w Security Breach na przykład nie wiem, zakończenie z Aftonem albo jakieś tam, no to jest po prostu okej. Takie aha, i tyle. I taki big confusion jest, nie? A tutaj jest takie fajnie, spoko, udało nam się. No bo w tej grze też mamy określony cel. Mamy określony cel do osiągnięcia. I to jest uratowanie naszego ojca. I robimy to pod koniec i wtedy mamy ending i ma to sens. A w Security Breach? Czy mamy tam jakiś określony cel? Nie do końca nie wiemy, jaki jest cel Grzesia. I dlatego te wszystkie zakończenia są takie trochę czemu? Co? I dobra, możemy założyć, że okej, celem Grzesia było wydostaniem się z Pizzaplexu. Okej, ale przed wyjściem Pizzaplexu nagle Freddy wspomina, czy Freddy, czy Gregory wspominają o tym, że ale jak wyjdzie, to nic się nie zmieni w tej pizzerii i wciąż będą jakieś zaginięcia, o czym nie wiedzieliśmy, nie słyszeliśmy w całej grze, nie było w ogóle mowy o tym i mamy takie what the fuck i on wychodzi i zostaje złapany z powrotem przez Vali. Jakby to nie jest zakończenie, na które czekaliśmy. Jak przynajmniej uciekliśmy, to mieliśmy wrażenie, że okej, on ucieknie do swojej rodziny czy gdzieś, ale on nie ma, więc dlaczego on chciałby ucieknąć z pizzerii czy z Pizzaplexu, gdzie jest ciepło i tak dalej. Dlaczego on się tam po prostu gdzieś nie skryje? I dlaczego on woli uciec stamtąd i żyć pod kartonem?
gdzie i tak go Vani łapie, jakby. To naprawdę, te zakończenia, nie wiem, one mają tak, one są strasznie dziwne, mieszane uczucia u mnie po prostu wzbudzają takie, okej. A tutaj jest fajnie, tutaj jest elegancik, super, zarąbiście. Mam nadzieję, że nie tylko ja to tak odbieram, że Megacat Studios naprawdę o wiele lepiej oddaje ten FNAF-owy klimat, ten vibe FNAF-owy, który wszyscy kochamy. O wiele lepiej właśnie to wszystko oddają niż Steelworld. Nie wiem, czy to tylko ja, ale napiszcie, jak uważacie. Może niektórzy wolą to, jak Steelworld przedstawia grę, ale ja osobiście wolę, jak gra jest tutaj, o tak, trochę mroczniejsza, a nie jak w Pizzaplexie wszystko. Fajnie, kolorowe, super, super. I w ogóle, nie wiem, jakieś tam ten, no, kolorki super fajnie, nie, LEDy i tak dalej, no. Jakby jest to fajne, lubię takie klimaty, ale nie w horrorze, jakby nie. Nie podczas horroru, jakby. Jakby to był, kurwa, nie wiem, anime isekai czy coś, nie wiem. Jakby to było anime, to ja rozumiem, nie? Jakby to było... Bo to daje te kolory i tak dalej, to wszystko, to kolorowe, wesołe i wszystko, to daje zbyt vibe takiego FNAF World'a. Takiego w ogóle niestrasznego, w ogóle niestrasznej gry, gdzie nie dzieje się nic wielkiego i tak dalej. Tutaj widać, że coś jest nie tak. Oczywiście. Tutaj widać od razu, że... No. To coś tutaj jest. I to nie jest człowiek. To zdecydowanie nie jest człowiek. No. Mam nadzieję, że mój długi tutaj... monolog ponad... Jezus, prawie półgodzinny. Wam się podobał, chociaż... Ten monolog trwał przez w zasadzie cały odcinek i po prostu oglądaliście, posłuchaliście mnie. Więc dzięki, ja powiem, podcast prowadzić albo, nie wiem, właśnie jakieś takie ten... Znaczy, no bo ja... No ja dużo gadam. Jeśli chodzi o FNAF-a, to ja dużo gadam.